Konferencja poświęcona transplantologii odbywa się dziś w Suwalskim Szpitalu. Personel uczy się od specjalistów, jak koordynować całą akcję przeszczepu. W ciągu dwóch ostatnich lat w Suwalskim Szpitalu doszło do 6 pobrań 15 narządów. Nad wszystkimi czuwał Waldemar Sobolewski, szpitalny koordynator transplantacyjny. Praca moja polega na tym, że pracując w tym szpitalu na oddziale intensywnej terapii, identyfikuję pacjentów, którzy mogą zostać potencjalnymi dawcami. Następnie prowadzę tych pacjentów poprzez te różne etapy przygotowawcze, aż do etapu, kiedy zostają pobrane narządy dla pacjentów i do momentu tego jestem cały czas aktywny przy pacjencie. Nigdy jednak nie wiadomo, kiedy na oddziale trafi się pacjent ze śmiercią mózgu, dlatego placówka przygotowuje jak największą liczbę personelu. Lekarze i pielęgniarki słuchają m.in. jak rozmawiać z najbliższymi zmarłego i ustalić jego stosunek do transplantacji. Zgoda rodziny na przeszczep nie jest bowiem potrzebna. Na podstawie rozmów z rodziną szpital ustala, jakie stanowisko na ten temat miał za życia sam zmarły, wyjaśnia Dorota Zielińska, psycholog ze szpitala MSW w Warszawie. Przede wszystkim nie pytamy o wyrażenie zgody, tylko pytamy o to, czy osoba zmarła za życia miała jakiś stosunek do transplantacji. Czy był to dobry stosunek, czy był to zły? Czy akceptowała pobranie narządów, czy nie? Także celem rozmowy jest ustalenie stanowiska osoby zmarłej. Nie przekonujemy rodziny, żeby zgodziła się na pobranie narządów, ponieważ każdy sam może dysponować w swoim imieniu swoimi narządami, nie może dysponować narządami innej osoby. Więc rozmawiamy z rodziną o tym, czy na podstawie jej wiedzy, jej najlepszej wiedzy o osobie zmarłej, myśli, że ta osoba zgodziłaby się na pobranie narządów. W sytuacji śmierci człowieka najbliższym często trudno jest przypomnieć, co zmarły mówił o przeszczepach. Dlatego zdaniem Sobolewskiego najlepszą sytuacją jest spisanie w tej kwestii oświadczenia woli. W sytuacjach takich bardzo mocno stresowych rodzina niejednokrotnie wie się zachować, więc niejednokrotnie zmienia swoje zdanie. To, co ktoś kiedyś mówił, po prostu idzie w niepamięć w sytuacjach bardzo stresujących. I niestety rodziny bardzo trudno jest powiedzieć, co tak naprawdę ich najbliższa osoba wcześniej mówiła. Nie? Więc takie oświadczenie jest dla nas, byłoby bardzo pomocne. W Suwalskim Szpitalu lekarze dwukrotnie spotkali się z sytuacją, kiedy rodzina stwierdziła, że zmarły był przeciwny transplantacjom. To, co przy okazji konferencji chcą przekazać słuchaczom koordynatorzy transplantacji, to idea przeszczepu. Myślę, że warto przekazać, że to jest bardzo słuszna idea przeszczepów. I daje to możliwość uratowania życia innym ludziom po naszej śmierci, więc myślę, że zachęcić po prostu słuchaczy Radia 5 do tego, żeby poczytali sobie, zorientowali się sami, na czym to wszystko polega i ewentualnie wyrazili taką wolę zgody na to, że gdyby wystąpiła u nich nagła, niespodziewana śmierć i byłaby taka możliwość, żeby wyrażali zgodę na to, żeby pobrać od nich narządy.